W dawnym województwie radomskim w ciągu ostatniej doby sanepidy odnotowały 111 nowych zakażeń. Najwięcej zakażonych przybyło w Radomiu i powiecie radomskim, 55 osób. Niestety powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Radomiu poinformowała o śmierci 68-letniej kobiety, mieszkanki powiatu radomskiego. Kobieta była hospitalizowana. Sanepid odnotował również jednego ozdrowieńca. W całym regionie radomskim ozdrowiało w sumie 26 osób. W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem aż 13 placówek w mieście pracuje w trybie mieszanym. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, zajęcia hybrydowe prowadzone są w przedszkolach numer 19 i 24, w publicznych szkołach podstawowych numer 1, 14, 20, 24, 26 i 34, zespole szkolno-przedszkolnym numer 4, w pierwszym i szóstym liceum ogólnokształcącym i zespole szkół elektronicznych. W zespole szkół ekonomicznych została wprowadzona nauka zdalna.